śladami wielkiego podróżnika tutaj z Wielkopolski, Kazimierza Nowaka, który w roku 31 wyruszył w samotną 5-letnią podróż przez Czarny Ląd i tym samym przemierzył 40 tysięcy kilometrów rowerem, pieszo, konno, wielbłądem oraz czółnem. I my dokładnie tak samo powtarzamy jego całą trasę, tylko troszeczkę inaczej to powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy na 24 etapy. Każdy etap się składa z osobnej drużyny, jest to przejazd sztafetowy. I przejazd, jak zaplanowaliśmy, będzie trwał 2 lata, już wiemy, że to będzie ciut dłużej. I teraz nasza tutaj siódemka, na takim gronie jak jesteśmy, to idziemy taki etap specjalny, ponieważ teraz etap powinien być w Nigrze na wielbłądach, a ponieważ tam jest lato i jest absolutnie za gorąco, żeby ktokolwiek nam pożyczył wielbłądy, postanowiliśmy szukać śladów Nowaka na terenach byłej Rzeczpospolitej, znaczy II Rzeczpospolitej, których naprawdę tu nie brakuje. I właśnie ten Nowak był również w Jarocinie, dlatego przybyliśmy i tutaj, żeby zdobyć pieczątki, wpisy, tak jak on to robił i miał w zwyczaju podczas swoich podróży po Afryce. I nasza trasa wiedzie z Boruszyna, gdzie on mieszkał, skąd wyruszył właśnie tą swoją wielką podróż do Afryki. I jedziemy aż do Stryja na Ukrainie. Gdzie się urodził. Gdzie się urodził, tak. Kto chce, to może jechać z nami. I kto chce, to jechać z nami. Codziennie na ziemno, także w ciągu dnia jedziemy, zwiedzamy po drodze atrakcje lokalne, przejeżdżamy przez miejscowości, w których był Nowak, zbieramy tam wpisy różnych ciekawych osób, instytucji, pieczątki itd. W internecie was można śledzić, jak się przezywacie? Macie jakieś GPS-a? Tak. I na końcu dnia zawsze jest pokaz. Na końcu dnia jest zawsze pokaz. Jedna z osób, która była w Afryce na wcześniejszych etapach sztafety właśnie przez Afrykę, ma pokaz, znajdowisko, opowiada, tam w ogóle jest potem takie małe... Założenie jest takie, żeby ten pokaz nie odbył się w tak dużym Jarocinie, ale w małym Rozdrażewie, albo w małym Kołaczkowie, albo w małej wiosce, albo gdzieś tam w Sycowie, małych miejscowościach, żeby tam przywieźć trochę Afryki. Tak.